Na pewno podczas namiotu spotkania zobaczyłem, że lubię mieć czas wolny, bo tego czasu wolnego mam bardzo mało. Natomiast Pan Bóg przez takie doświadczenia różne pokazał mi, że On chce jeszcze więcej, że tak naprawdę odpoczynek to będzie w niebie. I pamiętam, miałem takie ciężkie doświadczenie, gdzie została mi narzucona druga wspólnota. Gdzie musiałem się zająć jeszcze drugą wspólnotą i wtedy ten czas się jeszcze diametralnie skurczył i miałem wyrzuty do Pana Boga, że czemu znowu znowu zabierasz mi mój czas wolny, chociaż wiesz, że mam go tak mało. I później rozeznając to słowo, uświadomiłem sobie, że że to Pan Bóg faktycznie chce mnie w tym, w tym doświadczeniu, żebym dawał coś z siebie więcej, żebym właśnie obumierał dla, dla kogoś, a, a nie pozostawiał sobie tego czasu wolnego.